Cześć kochani, to ja, Wojtek, kanał rockday.pl. Jak zmieniać tonację w pentatonice molowej? No tak, bo jeżeli improwizujemy, jeżeli gramy z kapelą, coś kombinujemy, coś, jakieś kombinacje, prawda, jakieś utworowe, wyszukujemy, poszukujemy brzmienia, poszukujemy czegoś podczas tworzenia kawałków, to nieraz właśnie też zmieniamy tonację, no nie? Więc jak to teraz zrobić, żeby szybko te tonacje zmienić? Tutaj w tej pentatonice molowej, według mnie najlepszym sposobem, który tutaj pokażę Wam, to jest sposób właśnie znalezienia dźwięku głównego, dźwięku, czy root note po angielsku, root, od korzenia, kurde, dźwięk, korzeń, głównego dźwięku. I teraz przypatrzmy się, jak to wygląda w pozycji pierwszej pentatoniki, gdzie ten dźwięk toniczny się znajduje. Popatrzcie, pamiętacie, pozycja pentatoniki pierwsza to była pozycja taka, że mamy, bierzemy tonację amol, że to by tak, 5, ups, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Dobra, tutaj wszyscy wiemy, cztery progi, każdy z progów, każdy palec ma swój próg, no nie? I teraz dźwięk główny, czyli dźwięk tonacja A, to wiecie, dźwiękiem głównym jest dźwięk A. No to dźwięk A jest gdzie? Tu, na najgrubszej szóstej strunie, ja mam tutaj siódmą, trochę może was to mylić, na najgrubszej strunie szóstej u was jest na piątym progu. Jest też tu, na strunie D, na siódmym, tutaj na piątym, to na siódmym. I zostaje jeszcze jeden dźwięk, jeszcze w jednym miejscu, bo jeżeli tu mamy A, C, D, E, G, A, czyli na najcieńszej strunie. Czyli mamy taki trójkąt. To też ja nazywam czasem metoda trójkątów, no nie, bo tutaj akurat wyszedł tutaj taki fajny trójkąt. Czyli jeszcze raz, struna szósta na piątym, struna czwarta na siódmym, struna pierwsza na piątym. Teraz na przykład, jeżeli chcemy znaleźć, no i właśnie teraz jest wykucie, czyli trzeba pamiętać, w tonacji, w pozycji pierwszej zawsze ten trójkąt wygląda tak, jak tutaj mam pokazane. W pozycji drugiej, no to musimy znaleźć ten dźwięk toniczny, ten root note, czyli tak, jeżeli tu mamy A, C, C, D, C, D, E, G, A. O, dobra, on już jest, to jest ten siódmy na, siódmy próg na strunie czwartej D, no nie? On tu się zazębi z tymi wcześniejszymi. Tu miałem 5-5, o kurde, zasłaniam cerykami, 5-5 i tutaj 7, czyli on jest naszym pierwszym dźwiękiem. Później, dobra, szukamy następnego. A, C, D, E, G, A. Dobra, czyli w pozycji drugiej widzimy, że ten root note jest w dwóch miejscach tylko. Teraz mamy trzecią pozycję. To mamy trzecia pozycja, pamiętacie, zaczynała się od trzeciego dźwięku tonacji A, czyli A, C, D. Czyli D, E, G, A. O, dobra, jest A na 12. A, później szukamy dalej. A, C, D, E, G, A. Ten dźwięk na dziesiątym progu, on jest ten z tej pozycji tutaj, prawda? Też się zazębia. 7, 10 i 12. Ale w tej pozycji, jeśli dokładnie się trzymamy stricte tych progów, po których idziemy, to on jest właśnie na strunie piątej na 12 progu, no i na strunie drugiej na 10. Teraz mamy pozycję czwartą. Dobra, mamy tak dźwięki E, G, A. Dobra, jest A. Później C, D, E, G, A. O, dobra. Git. No i później co mamy? A, C, D, E, G. No, tu już więcej nie ma. Ostatnia pozycja, piąta pozycja tej pentatoniki,
to, bo dobra, zagram tutaj w tej wyższej, na pewno już uznacie, bo jak już oglądacie ten filmik, to musicie tamte znać poprzednie. Mamy tak, dźwięki G, A, dobra jest, C, D, E, G, A. Później A, C, D, E, G, A. O, czyli tak, znów, zazębiamy się teraz, schodzimy do, zazębiamy się z pierwszą pozycją, czyli na progu piątym struna najgrubsza, na progu drugim struna G, na progu piątym struna najcieńsza E. Czyli wychodzi też taki trójkąt. Ja już mi go bardzo ciężko zagrać. O. I teraz jeżeli my chcemy, na przykład gramy, tu mamy ten root note, dźwięk A, no ale powiedzmy my gramy C, no to teraz wystarczy znaleźć dźwięk C. Jakie my to gramy teraz? Dobra, coś tam gramy, ten, gramy w A, na przykład. Pierwszy palec, gdzie był na pierwszej pozycji C, no to musimy znaleźć szybko C. Dobra, no to wtedy gramy to. Ta zasada, to tak samo na przykład no, gramy melodię, najpierw gramy jakieś w A. Zaraz uwaga, przechodzimy do E. Czyli tutaj tu grałem głównie w pozycji pierwszej, prawda? Bo pierwszą nam najłatwiej zawsze znaleźć, ale jak już się chwycimy danej pierwszej pozycji, to te trójkąty widzicie też tutaj używałem, ale wtedy od niej wyprowadzamy następne, no nie? Czyli pierwsza C jest, tonacja C potrzebna jest, no to wtedy mamy pierwszy dźwięk na ósmym progu i tutaj sobie ciśniemy i sobie wyprowadzamy dźwięki, pozycje całe sobie wyprowadzamy od tej pierwszej pozycji. Nie, bo też pierwsza pozycja tyle ma fajnie, że ma aż trzy tetoniczne, no nie? Ale oczywiście z pozostałymi można analogicznie zadziałać, jednak właśnie chyba najprostszym i najbardziej takim najszybszym też właśnie to jest tym pomysłem, tym sposobem, to jest właśnie tak. Jedno to jest to, że wiemy, gdzie są te trójkąty, ale też to, że po prostu znajdujemy szybko pierwszą pozycję. Bardzo, jak najszybciej pierwszą pozycję danej pentatoniki. Czyli po prostu to, co mówiłem przy każdym filmiku z pentatoniką molową, no nie? Czyli pierwszy palec musi w pierwszej pozycji, to musimy mieć tak, że pierwszy palec jest zawsze na dźwięku tym najważniejszym, na tym tonicznym. Czyli na dźwięku A na przykład. I sobie od tego ciśniemy.
Znaczy, brzmi to fajnie. Fajnie, fajnie to będzie brzmiało, jak będziemy mieć obcykane. No nie szybko zmieniamy pozycję. Chociaż to też nie w każdym gatunku muzycznym, nie? Głównie to się przydaje właśnie w takich gdzieś jakiś jazz, blues, takie sprawy, czy w jakichś improwizacjach, czy jakieś, no są różne te style. Nawet chociażby samo eksperymentowanie na próbach jest fajne, bo sobie a zagrajmy to w G, a zagrajmy to w jakiejś innej tonacji. Czasem nawet fajnie, jak pewien, nawet ten sam motyw jest używany często w utworach, na przykład o kwartę wyżej, o kwintę wyżej, albo o tercję, albo gitary się rozchodzą, to wtedy jedna gitara może grać w tej tonacji, druga w tej, więc to bardzo, bardzo ważne, żeby być takim mobilnym podczas grania, no nie, żeby wiemy, gdzie to jest, a nie, że się zastanawiamy, gdzie to w ogóle można, jak to urwać. Więc tutaj i tak, sposób tych trójkątów i jeszcze prościej niż ten sposób trójkątów, to jest to właśnie wynajdywanie pierwszej pozycji. Pierwsza pozycja i do niej wyprowadzamy wszystkie. Tylko musimy wszystkie też mieć wykute, no nie? Także wy wykuwajcie, a widzimy się w następnym wideo, filmie. Także papatki.